Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Turok. Witam was w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem wcale nie będzie Hubik 2003, tak jak widzicie na ekranie, tylko będzie to gracz Oniku Duku, który po prostu grał nie na swoim koncie, a dokładnie, jeśli dobrze zinterpretowałem maila, na koncie swojego młodego syna. O tyle jest to ciekawe, że tutaj pisał mi, że wykręcił swój jeden z lepszych wyników. No i jak na złość nie grał na swoim koncie, także nie liczy mu się to do statystyk. Także nie sugerujcie się tutaj, powiedzmy, statystykami, ponieważ w tym czołgu jedzie po prostu inny gracz. I zobaczymy sobie, jak rozwinie sytuacja na mapie Przełęcz. 46% szans na zwycięstwo. Losowanie tierowo ogólnie niezłe, ale dziewiątki po każdej stronie mają jeszcze lepsze. Szczególnie ten obiekt 704 przy takim losowaniu to jest naprawdę prawdziwy killer. Jest w stanie absolutnie w pojedynkę wpłynąć bardzo na losy bitwy. Duku jedzie na przepychacz, na mordownię. Czołgów ciężkich jest sporo, także myślę, że tutaj spotka praktycznie wszystkie ósemki. I z trzeci, jak wiemy, jest dobrą maszyną, ale nie aż tak dobrą, jak był kiedyś. Teraz jest bardzo, bardzo miękki. I już atuty w postaci twardego kadłuba, twardej wieży, no już niestety są przeszłością. Teraz Isem trzecim gra się zupełnie inaczej. Głównym jego atutem jest mobilność i po prostu działo. Pierwszy strzał wszedł pięknie, za 400, ponad 50. Także Is trzeci z drużyny przeciwnej już stracił połowę hapsów. Teraz 448, bardzo, bardzo dobre losowania. W tym momencie osłabił już drużynę przeciwników potężnie. I z trzeci schodzi. Kawu trójka. Celowanie we włas tak naprawdę weszło jakoś dziwnie, ale weszło. Mamy 1000, prawie 300 obrażeń, 2 do 2. Czyli początek. Jak to zawsze, bitwa musi się rozkręcić. Side scrapisem trzecim. Różnie to z tym bywa. Tutaj akurat i z trzeci się, i zwykły się odbił, ale Isa trzeciego naprawdę wchodzi. Bardzo, bardzo dużo. Teraz niestety zeszło po wieży, także oczywiście ding. No i tutaj przewagę już zdobyli przeciwnicy, także nie jest aż tak różowo. Strzał po wieży Isa, 2000 obrażeń, 3 do 5. Widzimy, że w hapsach drużyna za to przeciwna zdobyła już przewagę prawie 5000, co jest bardzo, bardzo dużą zaliczką na tych tierach. Nawet powiedział ogromną. Teraz weszło po wieży. Nie wiem, czy chyba celowane było w ten włas, ale mamy 2400 obrażeń. Czyli już swoje hapsy zrobione z nawiązką. Znowu losowanie za 400, mamy już 2800. No i niestety drużyna nasza się składa. Mamy 4 do 7. Pusty środek. Most tak naprawdę praktycznie przegrany. Tutaj tylko jeszcze toczą się zaciekłe boje. No ale oczywiście w epickiej bitwie wiadomo, że ciężko, żeby szło wszystko lekko, bo wtedy byłoby za łatwo. Teraz wydaje mi się, że strzał był niezły, gdzieś w stronę, w okolice włazu, ale nie udało się dingnąć. Wiadomo, to jest T32, także tam wszystko może się wydarzyć, wszystko może dingnąć. Strzał z biodra w bulldoga, nieudany. 6 do 7. Tragedii teoretycznie jeszcze nie ma. Arta na szczęście chybia, bo na pewno by hapsów zabrała potężnie dużo. Teraz przebija się T32 za Morakiem. Oddaliśmy, mamy 3200 obrażeń. Gdzie jest ten obiekt? 704. Wykosił już dwa fragi, pewnie ze środka. Mamy 3600 już obrażeń. Czyli spłacił się Duku dwukrotnie. Czyli naprawdę już to jest bardzo, bardzo dobry wynik na Isa III. Wychodząc z bitwy, nie możemy sobie nic mieć do zarzucenia, jeśli zrobiliśmy ponad 3000 obrażeń. Także bardzo ładny wynik, ale oczywiście mamy dopiero połowę bitwy. Strzał w okolice KM-u, 7 do 9, 4000 obrażeń. W hapsach o dziwo się to wszystko jakoś wyrównało. No ale widzimy, bulldog jedzie na bazę, dwa TD-ki jadą środkiem. Trzeba oczywiście wracać się do bazy, także jedyna słuszna decyzja w tym momencie to powrót, co też czyni nasz bohater. Jeszcze niestety ma przed sobą bardzo groźne czołgi, czyli obiekta 704, Isu, Jagdpanterę dwójkę. To są oczywiście
czołgi z potężnym kopem. Bulldog wjeżdża na bazę, ma 4 fragi. I niestety teraz wymusza presję na naszym teamie. Tam mamy 3 TDK na dole. Duke jeszcze chce chyba oddać jakiś strzał. Być może wie, że jeszcze nie jest aż tak źle. Mamy Isa tyłem. Oczywiście żal nie skorzystać, oby tylko starczyło czasu na powrót. Jeszcze Duke'u kusi się strzałem, strzał taki blind. No i teraz oczywiście myślę, że będzie powrót na bazę. 8 do 12. Nasze tygrysy raszują na bazę przeciwnika. Oczywiście bez sensu, ponieważ baza jest kapowana. Trzeba myśleć o powrocie. Black Prince weszło tylko za 352. Także jeszcze trzeba będzie dobić. Mamy 4700 obrażeń. Black Prince się przebija. Strzał. Na szczęście armata Wisie III ma dużą penetrację, także spokojnie tego Black Prince'a udało się przebić. Bulldog kapuje bazę. 9 do 12. Tygrysy, chociaż może zajmą się artą, także o tyle dobrze, niecałe 30 sekund, no i trzeba pędzić na tą bazę. Niby niedaleko, ale jednak widzimy, że po tym terenie IS-3 też jakimś demonem prędkości nie jest, jednak sporo czasu trwa powrót do bazy. Stało 15 sekund, 10 do 13. Obiekt się oczywiście wrócił, obronić bazę i mamy kilka sekund do przejęcia kapa. 5, 4, 3... 2 i w ostatniej sekundzie praktycznie jest deka, 5200 obrażeń. Bulldog teraz wyjeżdża. Strzelam, że miał jakąś misję na skapowanie bazy, bo w normalnych warunkach prawdopodobnie by sobie chciał zrobić obrażenia, ale niestety pechowo nie udało mu się. Na szczęście dinga się od naszego Isa, który ładnie się kontuje teraz tyłem. No, Bulldog to jest bardzo, bardzo uciążliwy rywal. Teraz jeszcze zrobił detraka i nas bardzo obija. 200 hapsów zostało, 58 hapsów, dramatyczna sytuacja. Jest naprawdę bardzo ciężko. Strzał tak gdzieś w kant tego Bulldoga. Udało się to wygrać. 5400 obrażeń, sam na 5, ale no, sytuacja naprawdę nie do pozazdroszczenia. Mamy 58 HP i teraz 704 ma 5 HP-ków, zrobiła to, co do niej należało. Isu, Jagd Panther i Is. Każdy z tych czołgów oczywiście ma nas na strzała z jakiegokolwiek HEK-a. 58 HP kontra 1815 i 4 wrogów, a było też 5. Jagd Panthera, strzał z biodra, na szczęście udało się przebić, nie dingnęło, także troszkę szczęścia, trochę refleksu i mamy 3 fragi, 5600 obrażeń i 3 wrogów na jednego. I pojawia się Isu, także nie możemy się tutaj nudzić. Cały czas jest akcja. Isu na 2 strzały. My oczywiście na 1. Udaje się nie przebić. Udało się trafić, nie udało się przebić. Jeszcze wyjeżdża obiekt z tyłu. No, dramat. Sytuacja tak naprawdę do win or fail. Bardzo, bardzo trudna. Na szczęście te TDK nie mają wieży, ale jest ich dwóch. Mogą wyjechać z obu stron. Isu może przyjąć hita. Każdy może walnąć z HEK-a, co też powinni zrobić. Strzał w obiekta udało się przebić, na szczęście. Mamy kolejny frag i teraz gonitwa za Isu. Troszkę Benny Hilla. Isu na szczęście się dla siebie skapnął. Odwrócił, bo skończyłoby się to za chwilę zajechaniem od tyłu. 6000 obrażeń. Mamy jeszcze Isa gdzieś tam, który za chwilę też się tu może pojawić. Isu jest oczywiście na strzał, jeśli dobrze przylosuje. My jak najbardziej też. No i sytuacja naprawdę bardzo, bardzo trudna. On ma tam chyba tego trolla. Na szczęście był to strzał z APK-a. Nie wiem, czy to jest troll, czy BL-10. Ciężko, chyba BL-10 jednak. Także też szczęście, że udało się to dingnąć. Wykańczamy Isa, 5 frag. 6500 obrażeń, wyjście z sytuacji absolutnie bardzo, bardzo trudnej. Pancerz zadziałał w dobrym momencie. I teraz zostaje nam Is, który ma według moda 459 hapsów. Nasz bohater chyba spróbuje skapować bazę.
Nasza baza nie jest kapowana, także jest sporo czasu. Jeśli wjechałby szybciej na kapa wroga, to oczywiście wymusiłby presję i ewentualny powrót ISA. No i jeszcze zauważmy, że żeby było bardziej dramatycznie, nasz bohater ma jeden pocisk, a wróg ma 459 hapsów, także naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja. I jeszcze na nieszczęście baza jest kapowana. No po prostu dramat. Jak teraz wyjść z tych opresji? Mamy jeden pocisk, musiałoby idealnie przylosować i IS zjeżdża z kapa. Niesamowita sytuacja. Postanowił jednak poszukać naszego bohatera. Pewnie przejechał przez kółko. To jest dla nas informacja, gdzie on jest, a ponieważ jest bardzo daleko w tym momencie swojej bazy, to decyzja o kapowaniu jest oczywiście bardzo, bardzo dobra. A jeśli on jeszcze troszkę podjedzie gdzieś, zanim tutaj dojedzie, to też minie kupa czasu, a jeśli wjedzie w naszego kapa, to już nie zdąży, bo minęło już ponad 10 sekund. Także naprawdę sytuacja bardzo, bardzo ciekawa. Jeden pocisk, który prawdopodobnie nie starczy na zabicie ISA, rozwalił już czterech, ma 6,5 tysiąca obrażeń, 58 HP-ków. Idealna sytuacja do epickiej bitwy i zaczynamy kapować bazę. Troszkę przyspieszę. IS tak naprawdę, kierunek, którym powinien przyjechać, to jest według mnie most. Tylko co się stanie, jeśli on przyjedzie, a nasz pocisk zada mu poniżej 459 obrażeń? Co jest oczywiście no, mało prawdopodobne, bo jednak to jest bardzo wysokie losowanie, 459 przy średnich 390. Czekamy, co się wydarzy. Na pewno w momencie, kiedy nasz bohater kapował tą bazę, emocje były niesamowite. Jeden pocisk, świetny wyciąg bitwy, świetny wynik. Teraz IS pisze, że pozwoli się jeszcze strzelić i wygrać naszą bohaterowi bitwę. Chyba nie jest świadomy, jak wiele brakuje tylko do wygrania tej bitwy, ale nasz bohater nie daje się sprowokować, kapuje tą bazę i w bardzo dramatycznych okolicznościach wygrywa bitwę. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe i mamy odznakę mistrzowską, medal Kołbanowa, stalową ścianę, obrońcę, duży kaliber oraz okupant. Wynik indywidualny 6,5 tysiąca obrażeń, 5 fragów, 1747 czystego expa, 99 punktów obrony bazy, jeszcze potencjalnych prawie 2400, 3,5 km przejechane, jeszcze 100 punktów zajęcia bazy. Naprawdę bitwa niezwykle ciekawa, z interesującym przebiegiem i oczywiście dramaturgią. Także wszystko, co miało być w epickiej, myślę, że w tej bitwie jest. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.